Witajcie, bo chcecie, po bardzo długiej przerwie w niemal już archiwalnym odcinku z marca 2021 roku. Dziś udajemy się na audiencję u króla oraz zapolujemy na łosie. Dzień dobry, bo chcecie. Dzień dobry o 5:30 rano. Jesteśmy na wschodzie słońca w Biebrzańskim Parku Narodowym i właśnie polujemy na łosie. Każdy pewnie jak myśli, o, podróżnik poluje, zabrał aparat, będą fajne ujęcia. No nie, ja zabrałem karabin półautomatyczny, dwa granaty i trującą marchewkę. Żartuję, co ja bym zrobił z dwoma granatami? Wziąłem trzy. Powiem wam, że ten głupi suchar przygotowywałem kilka dni, w mojej głowie był zabawniejszy. Nieważne. Jesteśmy w Biebrzańskim Parku Narodowym, który jest jednym z 23 parków narodowych w Polsce i zarazem największym. Biebrzański Park Narodowy utworzono w 1993 roku i położony jest w północno-wschodniej części Polski, w obecnym województwie podlaskim. Jak wspominałem, jest największym polskim parkiem narodowym, który wciąż rośnie, ponieważ zarząd wykupuje pobliskie działki. O samym parku można by opowiadać godzinami, więc tylko dodam, że znajdują się tutaj największe w Europie naturalne torfowiska niskie, które odpowiadają za zatrzymywanie dwutlenku węgla. Rejony te odwiedza 271 gatunków ptaków, 21 z 53 zagrożonych gatunków w Polsce mieszka właśnie tutaj. Na przykład bielik. Do tego setki gatunków ssaków, motyli, chrząszczy i w ogóle tętni tutaj życiem w każdym centymetrze lasu. Ruszajmy na pierwsze polowanie z przewodnikiem, który pokazał nam świetne miejsce na łosia. I jakiegoś ciocia! Halo, tu się ogląda. Dzisiaj postaram się zalać was łosiową wiedzą. Łosi nam się udało zobaczyć całkiem sporo, tylko trzeba wiedzieć gdzie oraz w którym miejscu dokładnie o danej porze roku, ponieważ łosi się przemieszczają bardzo dużo. Na bagnach spędzają mnóstwo czasu, zwłaszcza dlatego, że nie docierają tam drapieżniki, a drapieżniki, które im zagrażają, to wilki. Zagrażają im głównie kiedy są młode albo już bardzo stare, ponieważ łoś w samym kłębie ma 2 metry, biega 60 na godzinę i zaatakowany lub zagrożony potrafi kopnąć. Co dziwne, kopie w bok. O Jezus, poranna joga. Łoś jest samotnikiem. Łosie spotykają się tak naprawdę tylko w okresie właśnie wrzesień, październik, kiedy walczą o samice. Z czego walczą, to może trochę za dużo powiedziane, bo tak naprawdę łosie na siebie pomrukują. Pomrukiwanie łosia wyznacza tego silniejszego samca i młodszy po prostu odpuszcza. Pokażę wam, po czym poznać, że był tu łoś. To jest polski bonsai. Łosie po prostu zjadają te drzewka iglaste, zwłaszcza właśnie na koniec zimy i początek wiosny, więc oskurowują je od góry do dołu, ale sam dół zostaje. Dlaczego? Bo łoś na terenach suchych nie lubi się schylać. Jeżeli musi się schylić, to znaczy, że musi upaść na kolana. Jak musi upaść na kolana, no to jest to dla niego już to niewygodne. Więc co on robi? Kasuje właśnie roślinki prawie od szczytu, czyli nie powyżej pyska, do dołu, ale nie na tyle, żeby się aż za bardzo schylać. Tutaj możecie zobaczyć, tu naprawdę poszalał i wyczyścił całe do zera, a tu są połamane. Dlaczego łoś łamie? Po prostu łamie po to drzewka, żeby nie było za wysoko w przyszłym roku. To jest strasznie leniwe zwierzę. Podczas naszej wycieczki po bagnach dowiedzieliśmy się bardzo dużo o kupie. O kupie łosia wiemy to, że jest ona w takich bobkach jak kozik, takie kuleczki, ponieważ mimo, że łosie mają taki sam żołądek jak krowy, one piją bardzo mało wody, mimo że mieszkają na bagnach. Piją tak mało, że ta kubka jest po prostu sucha. A krowa, jak wiecie, zostawia placek. Także taka gówniana ciekawostka. Po II wojnie światowej tak naprawdę łosi było sztuk 10 w Polsce i utworzono tak zwanych łosiowych, czyli grupę 14 strażników, którzy pilnowali tych 10 łosi. Dzięki nim dziś łosi jest ponad 1000 sztuk, tylko na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz w jego okolicach. Łoś więc nie jest już gatunkiem zagrożonym. Wyprawa na łosie już jest udana. Zobaczyliśmy już 4 albo 5, ale niestety uciekają przed nami. Czym to jest spowodowane? Wiesz, nie podobamy im się.
strasznie płochliwe, mimo że dużo osób mówi, że no, nie boją się ludzi, ale jak tylko nas widzą, to długa. Ale jest okej, jest okej. Warto było wstać. Wow, jakie cudne okazy! Wsiadacie do nas łośki? Podrzucić was? Na parkę was zamknę. No dobrze, ale słuchajcie. No cztery łosie już widzieliśmy dzisiaj, tak? Z tych, nie wiem, 2 kilometrów, że je obserwujemy. Proszę bardzo, mamy kolejnego łosia, to już chyba 7 dzisiaj. Idzie tam? Wiem, że to jest mała plamka i nie mamy może specjalnie dobrego ekwipunku, czyli obiektywów, ale są łosie na żywo. Tuż na wjeździe do miasta Goniąc, na odległości tak kilkuset metrów, znajdują się takie niebieskie plandeki, które oddzielają pobocze od drogi. Są to takie plandeki, które mają jeden bardzo ważny cel. Otóż tuż za nimi znajdują się wiadra i te wiadra służą do tego, że kiedy jakieś płazy, jaszczurki, małe gryzonie mają potrzebę przejść przez ulicę, wpadają do wiader i studenci Koła Naukowego Biologów z Uniwersytetu w Białymstoku przenoszą je codziennie z jednej strony drogi na drugą, żeby tutaj jadące samochody, których ich tak jest bardzo mało, nie zagrażały ich życiu. Bardzo fajna inicjatywa. W ogóle istnieje zawód, czyli taka praca polegająca właśnie na przenoszeniu tych zwierząt z jednej strony na drogi na drugą. Mikrozachwyt. Super, dużo łosi widzieliśmy. Jesteśmy zadowoleni. Bardzo. Wycieczka się uda. Jesteśmy ukontentowani łosiami. Trochę są płochliwe. Cieszymy się. Tutaj dziewiani są troszeczkę zmęczeni, rozchorowani, dlatego ten poziom energii. Tak. Czy możemy nagrać, dograć później, jak się już wyzdrowiejemy na przykład? Okay. Pójdziemy gdzieś do lasu, będziemy udawać, że jesteśmy nad Biebrzą i tam jest. Hurra. Tutaj jedzie pan, którego wymijaliśmy wcześniej. Pewnie się zastanawiał, po jakiego gnoma wstaliśmy tak wcześnie, a sam pojechał po mleko. Dzień dobry. Wspomniałem wam też, że byliśmy na bagnach, bo właśnie od tego zaczęła się nasza wycieczka. Przyjechaliśmy przejść bagna właśnie na rozlewisku Biebrzy. No, nieźle. A to dopiero początek, o kurczę. Poziom wody jest tak wysoki, że w woderach było naprawdę ciężko już iść. Woda powyżej kolan. W związku z czym nie ryzykowałem tak bardzo używania aparatu. Trochę tego żałuję, chociaż pewnie bardziej bym żałował, gdybym go stracił. Dobra. To zostawiamy. O, a i na zielony. Zacznę jakąś kępkę taką. Dobrze. I teraz tą składamy. Tą się nie przejmujemy. Zostawić ci jedzenie? Będzie lepiej, tak? Droga przez bagna obfitowała w potknięcia i upadki. Polecamy. Słuchajcie, jest piękny poranek. Wstaliśmy zaraz po 5, żeby pójść i podziwiać przyrodę i wschód słońca. Wschód słońca nie był jakiś zacny, ale udało nam się zobaczyć kilka łosi. No i jakieś czaple. Także bardzo fajnie. Tutaj generalnie jak się wstanie, jak się wyjdzie, to ptasie radio na pełną skalę. Po prostu słychać świergot zewsząd, różnych ptaków. Jeszcze nie potrafimy ich rozróżniać, ale naprawdę fajnie jest tego posłuchać z rana.
I jeżeli chodzi o ptaki, które udało nam się w tym czasie, krótkim czasie, który tutaj jesteśmy, zaobserwować, to jest ich naprawdę cała masa. Dzięki przewodnikowi, z którym mieliśmy okazję pozwiedzać, mieliśmy okazję zobaczyć te ptaki z bliska, bo miał fajną lunetę, no i też oko do tego wszystkiego, więc jakby namierzał te ptaki dla nas, pokazywał nam i tłumaczył, które są które i też jakby czym się charakteryzują. I na przykład charakterystycznym ptakiem dla Biebrzańskiego Parku Narodowego są bataliony. Bataliony, w ogóle fajna nazwa, charakteryzują się tym, że mają tutaj takie kołnierze kolorowe w czasie godów, oczywiście tylko panowie. Panie wśród ptaków zawsze są takie jakieś szare, bure i ponure, bo to panowie walczą o ich względy. No i podobno za jakieś 2 tygodnie ma tutaj być rewia tych wszystkich batalionów z tymi pięknymi kołnierzami. Jedne czarne, drugie białe, ale też i niebieskie i czerwone. Także byłoby na pewno fajnie zobaczyć coś takiego. I podobno trwa to bardzo krótko, bo gdzieś tam około tygodnia, a potem one odlatują do Skandynawii, bo słuchajcie, w Polsce latem jest dla nich za ciepło. Na koniec naszej podróży udajemy się na audiencję do Króla Biebrzy, czyli do pana Krzysztofa. Wizytę u króla zorganizował nam przewodnik, gdyż pan Krzysztof nie prowadzi żadnego skansenu czy muzeum, choć jego dom jest tak nazywany. Wszystko, co wam pokażemy, to jest jego prywatny dobytek. Była to dość spontaniczna wizyta, a pan Krzysztof zgodził się nam opowiedzieć o swojej miłości do Biebrzy i skarbach, jakie zgromadził przez lata. Także nie wyglądają te krowy jak żuby trochę? No, bardzo. Nie pomylił Krzysiu nikt? Krowy z żubrami? Proszę? Z żubrami nie mylą? Mylą właśnie. Mylą, na pewno. Pan Krzysztof, zwany Królem Biebrzy, 30 lat temu rzucił życie w Warszawie i przeprowadził się do wsi Budy. Uznał, że jest to najpiękniejsze miejsce do życia i w tym czasie zebrał kilkutysięczną kolekcję eksponatów związanych z tym rejonem Polski. Na początek zabrał nas, by pokazać zwierzęta, które przygarnął i się nimi opiekuje. Zwierzęta żyją w naprawdę dobrych warunkach. Oprócz koni, psów i krowożubra, współlokatorzy pana Krzysztofa to sowy, bocian, a nawet żmije, o których wcześniej nas uprzedzono. Zwierzęta znajdują schronienie pośród licznych, upchniętych eksponatów z przełomu ostatnich kilkunastu dekad. Cepaki dolną, żeby zmiękczyć ten wełn. Czesarka do wełny. Aha, tutaj. Do czesania wełny. Taka wielka maszyna. A to? Tutaj takie stoi, takie z dwóch stron jakby. A to jest taka tokarka drewniana. O, to jest właśnie tam. Koronawirusowa maska. Pan Krzysztof okazuje się bardzo sympatycznym człowiekiem o szerokiej wiedzy historycznej oraz artystycznej. Nie tylko odpowiedział na nasze liczne pytania, ale także interesował się tym, kto go w ogóle odwiedził. To było bardzo miłe z jego strony. Zaprosił nas do swojego domu, gdzie z pasją opowiadał o swoich zbiorach. Wśród nich znajdowały się prawdziwe perełki, nawet sprzed 500 lat. O, proszę, jesteśmy w Biebrzańskim Parku Krajobrazowym. Stara historyczna tablica Biebrzańskiego Parku Narodowego. Jak był park krajobrazowy. Któreś pana próbował pan? Nie. Pan to kolekcjonuje. Tylko tak, bo to miejscowi artyści, ja to jestem w Warszawie, jak to tam. No, słyszeliśmy, pan tutaj w 90-tych przyjechał, tak? Ja tak, w latach 90. 30 lat. Nie? 30 lat, aha. Już kawał czasu. I tak zaakceptowali pana od razu, jako warszawiaka? Ja wiem, tak. Tak? Poznałem tu wszystkich w ciągu tam 2 lat. Z leśniczym żeśmy taki objazd robili po domach i wódkę żeśmy pili ze wszystkim. A, najlepszy sposób na integrację. Tak. Od domu do domu. Aha. Wszystkich tutaj, on mnie odwiózł. Oj, trzeba mieć dobrą wątrobę i kondycję. Ty, Krzysiu, piłeś wódkę? No w latach 90. A w latach 90? Dopiero w 2007 rzuciłem. No. W 7 rzuciłem. Stare pamiątki. O, właśnie ta księga, o której mówiliśmy. Aha, to ze zdjęcia. O, cały też. Ale ona faktycznie jest z 1570 roku? No. Kurczę. Cały też, to z Tykocina jest akurat. O, widzicie? Taki cały też 1531, książka jeszcze starsza. Aha, jeszcze z dedykacją jakąś. No, z pisem takim.
O, jakieś zakonnicy czytały, troszkę psał też, komentarze do psalmów. Aha. Bardzo ciekawa i oprawa, bardzo ładna. Tak, bardzo ładnie oprawa. No. XVI wiek. Aha. O, to takie pamiątki historyczne. Nie macie Rosję carską. O, piękne. Związane z czarem, no to tutaj z tą twierdzą. O, wow. Aha. Przerysowane. Ale to są rysowane, czy to jest jakby odbijane? Niedzioryt. Niedzioryt, czyli najpierw wyrzeźbione w tym? Tak, w miedzi. W miedzi i potem odbijane. Aha. Wszystkie te eksponaty, teraz tak bardzo ściśnięte oraz pokryte już całkiem solidną warstwą kurzu, czekają na moment, gdy zostaną skatalogowane oraz wystawione dla większej widowni. Król Biebrzy nie pragnie zatrzymać ich dla siebie, jednak na moment naszych odwiedzin nie było żadnych realnych planów ani ochotników, którzy pomogliby zasponsorować utworzenie tak wyjątkowego muzeum. Lata zbierania, prawda? No taką tak. Kolekcję zdobyć. Tam 30 lat. To musiałby być osobny, dedykowany budynek, żeby to wszystko pomieścić. No. No właśnie, Muzeum Biebrzańskie, ale nie ma, wiesz, bo to funduszy potrzeba dużych. No, to prawda. A szkoda, żeby zmarnowały się tak cenne eksponaty zebrane przez jednego człowieka. Ich ilość jest tak duża, że nie jedno oficjalne muzeum mogłoby pozazdrościć takiej kolekcji. Przedmioty, począwszy od garnków, różnych takich naczyń, rzeźby ludowe oczywiście też Dionizego Purty. Jeszcze jest jeden artysta z południowego Podlasia, Krzysiek Grodzicki. On tutaj przywiózł te rzeźby i wystawił je na jarmarku w Białymstoku przed muzeum i nikt ich nie kupił. No to ja wziąłem wszystkie, od niego kupiłem. I to jest jeden z najwybitniejszych ludowych też rzeźbiarzy w Polsce. A Dionizy Purta jest tutejszy zupełnie. Pracowałem kiedyś w antykwariacie. Aha, no może stąd ta pasja. Ze starymi książkami, z różnymi przedmiotami. I to dlatego tak właśnie ta mania kolekcjonerska pozostała. Została. Ja przyjechałem tutaj w 1973 roku i się zakochałem od razu. Trabantem ja wtedy przyjechałem, bo rodzice mieli samochód. Nie było żadnej turystyki, pustkowie, i żeśmy odkryli gniazdo łabędzia krzykliwego. Pierwsze stwierdzenie w Polsce w 1973 roku, to była sensacja ornitologiczna. Często przesiadywałem w sklepie zoologicznym w Warszawie na Nowym Świecie u profesora Berharda. I tym się zaraziłem i on należał do takiego towarzystwa zoologicznego i mi tam zapisał. I oni zorganizowali wycieczkę tutaj. Aha. Ja się podłączyłem i też przyjechałem. Przyjechaliśmy sprawdzić, czy przypadkiem się nie gnieździ. I znaleźliśmy gniazdo. Pierwsze w Polsce. No i od tego czasu już... To przyjeżdżał pan tak regularnie? Miałem przerwę w latach 80. To nie przyjeżdżałem, a potem jak przyjechałem, to już od 92 roku z małżonką przyjechałem, żeśmy kupili gospodarstwo. Aha. 100 milionów złotych. Ale to starych, to było 10 tysięcy dolarów, 11 tysięcy. Okay. To też dużo było. Mhm. To było parę hektarów było, a teraz ma 30 hektarów. No i tak. No i tam do śmierci już tutaj zostanę. A potem to przejmie park i będzie... Czy jest pan tak bardzo związany właśnie z parkiem, że chce pan to przekazać parkowi? No to bo to nie ma sensu. Najlepiej, żeby skansen zrobił park. Uh-huh. Skansen może i zrobią, bo miejsce jest dobre. A zaczątek jest. Tak, no bardzo solidny zaczątek. No to do młodych należy, o właśnie. No w każdym razie coś się wymyśli. No jasne, że tak. Prędzej czy później. Mamy ogromną nadzieję, że historia pana Krzysztofa zakończy się szczęśliwie, czyli utworzeniem oficjalnego Muzeum Biebrzy. A co wy sądzicie o tym spotkaniu? Dajcie znać w komentarzach, bo jesteśmy ciekawi. To już koniec naszej biebrzańskiej przygody. No, także mamy spokój. Znaczy ja będę miała spokój przez najbliższe kilka dni, może tygodni. Ale śmieszne. Bardzo. Słuchajcie, Biebrzański Park Narodowy polecamy na maksa. Super miejsce, naprawdę dużo się dzieje, dużo można zobaczyć. Dowiedzieliśmy się też, że tak naprawdę niezależnie od tego, kiedy się przyjedzie, to zawsze jest coś nowego. Także można przyjeżdżać co miesiąc i zawsze będzie coś innego do zobaczenia czy do doświadczenia. W ogóle cały ten wyjazd nie doszedłby do skutku, gdyby nie Kasia i Robert z Witki na walizkach, którzy przygotowali ten wyjazd. Myślę, że Kasia zrobiła najwięcej researchu. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za to, że to wszystko zorganizowali i nas zabrali w takie świetne miejsca. A Was? Zapraszamy na ich bloga, link znajdziecie w opisie. Ja już nie mogę. W ogóle to podobno w tym parku... Jakim? Biebrzański. W ogóle to podobno w tym Biebrzańskim Parku Narodowym sprzedają tylko około 20 tysięcy biletów rocznie, gdzie w parku niedaleko
białowieskim, tam gdzie jest żubry? 500 000, także to jest mega kameralne miejsce dla tych, którzy szukają takich ciszy, spokoju, perełek wśród naszych kontaktu z naturą, tak, parków narodowych, także polecamy, ale nie zabierajcie za dużo ludzi z sobą, pa!